Witam Was na kanale Project Safety. Cieszę się, że jesteście ze mną. Dzięki temu ani ja, ani Wy nie czujemy się samotni, a szczególnie jest to ważne dzisiaj w dobie koronawirusa. Jak wiecie, albo pewnie się właśnie dowiadujecie, jesteśmy kanałem o bezpieczeństwie. Zatem musimy porozmawiać też o tym, co się dzieje wokół nas w kontekście koronawirusa i w kontekście tych zagrożeń, które on ze sobą niesie. Ja postanowiłem przygotować dla Was taki krótki materiał, w którym będę starał się odpowiedzieć na pytanie, czy reżim prawny, który przyjęliśmy, reżim prawny stanu epidemii, a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego, jest tym narzędziem, które skutecznie pozwoli nam wygrać z wirusem. Oczywiście jednoznaczna odpowiedź na to pytanie będzie skomplikowana i pewnie nie uda nam się jej udzielić. Historia może nas boleśnie zweryfikować bardzo szybko, natomiast przygotowałem dla Was kilkanaście konkretów, kilkanaście argumentów, informacji na temat norm prawnych, przygotowanych narzędzi, przygotowanych rozwiązań, które są w tej chwili implementowane i każdy z nas sobie zada pytanie, jakie one są wartości, jeśli chodzi o ich skuteczność. Na koniec przedstawię Wam dodatkowo, myślę, że 5-6 takich około koronawirusowych zagrożeń, które myślę, że tak czyhają się w tej chwili na nas, gdzieś tam obok, ale już się pojawiają i myślę, że mogą nam sprawić ogromny problem za tydzień, dwa, no lub za jakiś czas. Popatrzmy sobie na to, co się dzieje wokół nas dzisiaj. Jeżeli sobie spojrzymy na stronę WHO, w tej chwili na nią patrzę, zupełnie inne dane niż wczoraj, te dane się zmieniają. Jeszcze 10 minut temu, jak chciałem wejść na tą stronę, nie mogłem, ponieważ się aktualizowało pewnie. Pewnie do danych zostało kilkaset albo kilka tysięcy osób zakażonych. Wygląda to fatalnie. Ponad 270 tysięcy zakażonych, 11 tysięcy osób zmarło z powodu koronawirusa. Najbardziej dotknięte nadal Chiny, natomiast Włochy z 47 tysiącami przypadków są coraz bliżej Chin. Proszę porównać zaludnienie tychże krajów i zobaczyć, jaką wielką tragedią są obarczone w tej chwili Włochy. Ja myślę, że statystyki nas średnio przekonują. W ogóle statystyki mają w sobie cechę przekłamania. No, jak wyjdziemy z psem na spacer, to średnio mamy po trzy nogi, jeżeli ja idę z nim tylko. Natomiast wczoraj czy dzisiaj, gdy słyszymy liczby kategorii 400 czy ponad 600 osób, tak jak wczoraj zmarło we Włoszech, no to naprawdę może wystraszyć. To nawet liczby mogą wystraszyć i nawet nas Polaków, myślę, że to powinno przekonywać. Mówię nas Polaków, ponieważ jesteśmy obciążeni różnymi cechami narodowymi. Często w mediach porównuje nas się do rozwiązań chińskich. No, mamy niesamowitą fantazję łońską i myślę, że z rozwiązaniami chińskimi nam nie jest po drodze. Wypracujmy sobie nasze polskie rozwiązania, może też skuteczne, do walki z koronawirusem. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, te liczby może nie są przytłaczające, to jest 400 ponad przypadków osób zakażonych, 5 osób, które zmarły na koronawirusa, natomiast przerażająca jest liczba osób poddanych kwarantannie i o tym też sobie za chwilę powiemy. A dlaczego jest tak, że ten wirus tak wygrywa, a my kompletnie jakby nie dajemy rady? Ja wymyśliłem sobie, że on jest obarczony takimi pułapkami. Ja to nazywam, że ma takie trzy cechy. Po pierwsze, jest niewidoczny i z tym mamy ogromny problem. Tego przeciwnika po prostu nie widać. Ja z perspektywy byłego żołnierza też, jak na to popatrzę i wyobrażę sobie walkę z przeciwnikiem, którego nie widać. Wyobraźmy sobie to zakładanie kombinezonu, rękawic, gogli, to jakoś nas nie przekonuje. Nawet jeżeli sami siebie zapytamy, czy ja się boję koronawirusa, czy ja się boję umrzeć z powodu koronawirusa, no średnio. Pewnie też dlatego, że ten przekaz medialny mówi o tym, że określony wiek, określona grupa. I stąd druga cecha tego wirusa. On nie jest w ogóle sprawiedliwy. Gdyby był sprawiedliwy, to my byśmy byli bardziej solidarni. Dlaczego nie jest sprawiedliwy? Ponieważ atakuje tylko tych, którzy są najsłabsi i są najstarsi, czyli już są nieco chorzy. I mamy problem wobec tego z elementem solidarności. O tym powiem też na końcu. I to, co jest też dla nas wszystkich bolesne, koronawirus jest długodystansowy. Czyli mamy go i słyszymy o nim już od listopada, być może wcześniej. Natomiast to, co jest chyba jeszcze gorsze, nie wiemy kompletnie, jak długo z nami zostanie. I tutaj chyba też jest ogromny problem w percepcji tego zagrożenia. Ale powróćmy do naszych narzędzi, jak z tym koronawirusem walczyć, co my zrobiliśmy do tej pory, co ewentualnie nas czeka i czy faktycznie jesteśmy skazani na sukces.
Jeżeli popatrzymy sobie na koniec roku 19 i na początek roku 2020, to mamy szybko rozwijające się liczby i szybko rozlewającą się pandemię po świecie. 2 marca nasz parlament się zbiera, uchwala specustawę i to jest pierwsze narzędzie do walki z koronawirusem, dedykowane oczywiście, bo za chwilę powiem o tych, które już przed 2 marca funkcjonowały. Specustawa, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dedykowany dokument do pewnych specjalnych rozwiązań w związku z koronawirusem. I tam m.in. możliwość pracy zdalnej, dedykowany zasiłek opiekuńczy, możliwość rezygnacji z zamówień publicznych, jakieś reglamentacje na wywozy produktów leczniczych, medycznych. My to już doskonale znamy, przez kilkanaście dni zdążyliśmy się z tym zapoznać. Ale czy ta specustawa to jest jedyne narzędzie wtedy na tamten czas do walki z koronawirusem? Nie. Mieliśmy już wtedy doskonałe 2 narzędzia. Pierwsze to ustawa o zarządzaniu kryzysowym i cała idea zarządzania kryzysowego w wymiarze terytorialnym, instytucjonalnym, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który się zbierał, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które funkcjonuje całodobowo i monitoruje, koordynuje te działania w ramach zarządzania kryzysowego. Możemy sobie teraz się rozliczyć za fazy zapobiegania, przygotowania w ramach zarządzania kryzysowego w kontekście koronawirusa. I druga ustawa, która też jest bardzo ważna i drugi reżim, który też funkcjonuje i funkcjonował przed 2 marca, to jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. I to jest moim zdaniem, słuchajcie, klucz do walki z koronawirusem, ponieważ w oparciu o te narzędzia, które tam są zawarte właśnie w tej ustawie o zapobieganiu chorobom zakaźnym, są adekwatne do natury tego zagrożenia. Mamy tam opisane zasady i tryb funkcjonowania w przypadku chorób zakaźnych, ogromne kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej i obowiązki osób przebywających, nie tylko obywateli polskich, ale osób przebywających na terenie RP. Jeśli chodzi o te obowiązki, pamiętajmy, że wśród tych obowiązków, a one są enumeratywnie wymienione w artykule 5 tejże ustawy i one dotyczą nas wszystkich bez względu na to, czy stan epidemii jest, czy go nie ma. One obowiązywały przed koronawirusem również. To są m.in., jeżeli jest taka potrzeba, szczepienia ochronne, hospitalizacja, izolacja, kwarantanna, wszystko w kontekście chorób zakaźnych. Nie tylko koronawirusa, ale i rzeżączki, kiły, AIDS i szeregu innych wymienionych w załączniku do tejże ustawy. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na te obowiązki, to najbardziej do nas przemawiają te słowa, klucze, które w tej chwili są ważne. 2 kategorie. Podejrzane o zakażenie i 2 kategoria podejrzane o chorobę zakaźną. To są wyrażenia ustawowe, słownikowe. O tyle ważne, że one kwalifikują osoby do kwarantanny. Ale jedna i druga kategoria to jest kategoria osób zdrowych. I to jest największy problem, czyli mamy do czynienia z osobami zdrowymi, które w jakiś tam sposób są podejrzane o to, że są zakażone. Wobec tego muszą podlegać kwarantannie, minimum 14 dni w odosobnieniu. I kwarantanna też ma takich kilka problemów, powiedzmy 3 czy 4. Po pierwsze, jesteśmy odosobnieni, ale nie za bardzo czujemy, czy warto, bo nikt nas nie zidentyfikował jako chorych do końca. Czyli sam nakaz administracyjny pozostawania w domu kłóci się z tą naszą nawet polską, ułańską fantazją. 2. Problem, bo samotnie, i to już jest problem, albo problem, bo z kimś. I tutaj też musimy pozostawać przez wiele dni albo samodzielnie, albo niekoniecznie z tym, z kim chcemy akurat w tym miejscu kwarantanny przebywać. Już nie wnikam w różnego rodzaju relacje i zależności osobiste. 3. problem, bo bywa głodnie i bywa depresyjnie. I myślę, że musimy mieć też tego świadomość, że musimy zrobić coś, co będzie w stanie pomóc ludziom w tych właśnie stanach kwarantanny. I z jednej strony mamy pomoc, a z drugiej strony mamy sankcje. I tą pomoc też widać. Policjanci nie tylko przyjeżdżają pod dom, żeby nas sprawdzić, ale żeby zapytać, żeby porozmawiać, żeby zapytać, czy nam czegoś nie potrzeba, czy nam czegoś nie kupić. Powstają inicjatywy społeczne. Jakieś ruchy młodych ludzi, którzy przywożą, dowożą zakupy na przykład. Powstają infolinie. Bardzo fajna inicjatywa, wyczytałem ostatnio Wojsk Obrony Terytorialnej. Psycholodzy rozmawiają z osobami, utworzona została infolinia i rozmawia się z osobami w kryzysie. Szczególnie temat ważny, znam go doskonale, byłem wiele lat w żandarmerii wojskowej negocjatorem policyjnym i zdaję sobie sprawę z tego, jak to jest ważne, jak mocno powinniśmy zainwestować w tego typu narzędzie. A z drugiej strony, jeżeli ktoś się nie stosuje do kwarantanny, no to mamy wiszące nad nim sankcje. I pamiętajmy o tych sankcjach również. Oczywiście przede wszystkim dobra wola.
ale z drugiej strony za złamanie kwarantanny grozi z jednej strony wykroczenie, artykuł 116 kodeksu wykroczeń, w kontekście złamania przepisów administracyjnych grozi nam grzywna 5 tysięcy, w tej chwili zapowiedź podwyższenia tej grzywny do 30 tysięcy. Pytanie, czy ja zdaję sobie sprawę, że podwyższenie tej kary grzywny ma zadziałać prewencyjnie. Trudno sobie wyobrazić nawet karalność w tej kwocie, w tym wymiarze i ściągalność później tej kary od osób, którzy i tak już jesteśmy w niesamowitym kryzysie. Ale prewencyjnie ta kara ma faktycznie boleć. Ludzie mają mieć świadomość tego, że za złamanie kwarantanny grozi wysoka kara. Ale z drugiej strony można też popełnić przestępstwo. Z kodeksu karnego artykuł 161 i 165. Natomiast w przypadku tutaj tych dwóch artykułów, w przypadku przestępstwa niezbędne jest, żeby faktycznie szerzyć to niebezpieczeństwo zakażenia, zarażenia innych osób. Jeżeli okaże się, że złamaliśmy kwarantannę, a byliśmy osobami zdrowymi, no toż nie można mówić o tym, że sprowadziliśmy na kogoś zagrożenie, czy zagrożenie dla wielu osób, bo jeżeli nie byliśmy chorzy, nie mogliśmy stworzyć tego zagrożenia, więc to jest ta odpowiedzialność tylko w stosunku do osób, które faktycznie będąc w sklepie, będą zakażały i mogą stworzyć niebezpieczeństwo dla innej osoby albo dla wielu osób, tak jak w przypadku artykułu 165. I w takim stanie funkcjonowaliśmy od 2 marca, czyli mieliśmy z jednej strony zarządzanie kryzysowe, z drugiej strony rozwiązania ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych. I na tą kwarantannę można było kierować ludzi bez stanu zagrożenia epidemicznego. Po specustawie, po 2 marca funkcjonujemy w reżimie specustawy i 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia ogłasza pandemię na całym świecie, czyli nasz wirus rozlewa się na granicę, poprzez granice państwa, kontynenty. Jest nieograniczony. Pandemia dlatego, że wysoka zakaźliwość, niska śmiertelność, no bo jeżeli byłaby wysoka śmiertelność, to mniej osób by przenosiło i mniej osób by zakażało. 12 marca pierwszy zgon w Polsce i wtedy 12 marca mamy około 50 osób zakażonych. Dzień później, 13 marca, minister zdrowia ogłasza stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i wprowadza go rozporządzeniem ministra zdrowia, które jest wydane właśnie na podstawie tej ustawy, o której mówiłem, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych z 2008 roku. Stan zagrożenia epidemicznego wtedy od 13 marca funkcjonuje jako przedprogowy przed stanem epidemii. Wszyscy czuliśmy, że to wcześniej czy później nastąpi. Natomiast wraz z powołaniem tego stanu wprowadzono określonych kilka rozwiązań. Przede wszystkim wstrzymanie przemieszczania się na terytorium RP w transporcie kolejowym, lotniczym, obowiązek kwarantanny dla osób powracających na terytorium, dla Polaków powracających na nasze terytorium, ograniczenia w wykonywaniu określonych branż działalności gospodarczej, gastronomia, kultura, szkolenia, rozrywka, handel detaliczny z określonymi wyłączeniami. Zakaz organizowania widowisk i zgromadzeń do 50 osób. To są te najważniejsze rozwiązania, które zostały wprowadzone. Ze szczegółami można się zapoznać z tego rozporządzenia, które już w zasadzie wczoraj zostało uchylone, bo został wprowadzony nowy stan. Ale to, co jest ważne, to to, że to rozporządzenie i ten stan zagrożenia epidemicznego wprowadził określone reżimy. Ale to nie znaczy, że kwarantanna i inne elementy z ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych nie były wcześniej i nie można ich nadal stosować. Można. I funkcjonowaliśmy sobie w tym stanie zagrożenia epidemicznego. Widać było zwiększoną dyscyplinę wykonawczą w naszym społeczeństwie, w naszej społeczności. Jednak to nie do końca każdy rozumiał ten stan zagrożenia epidemicznego. Nawet wymówić było to ciężko. Ale nam się te liczby zwiększają. Wczoraj 5 osób zmarłych. Przekroczyliśmy liczbę 400 zakażonych. W związku z tym konferencja prasowa, minister zdrowia ogłasza stan epidemii. Czy ten stan epidemii nam wiele zmienia? No zmienia nam stan prawny. Przestał funkcjonować i stan zagrożenia epidemicznego, funkcjonujemy w stanie epidemii. Nowe rozporządzenie ministra zdrowia z dnia wczorajszego i powtórzone podobne rozwiązania jak z rozporządzenia poprzedniego z 13 marca i dołożonych kilka.
Na przykład możliwość delegowania do pracy przy walce z koronawirusem. Bardzo ważna rzecz, która jest możliwa tylko przy stanie epidemii. Co ona oznacza? To oznacza, słuchajcie, że albo wojewoda, albo minister zdrowia, jeżeli mówimy tutaj o całym, o terytorium Polski, jest w stanie decyzją skierować każdego z nas, a szczególnie osoby pracujące w określonych branżach, czyli medycznych, farmaceutycznych, do pracy na rzecz zwalczania koronawirusa. W ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych przeczytacie o wyłączeniach. Na przykład do 18 roku życia nie pójdziemy pracować. Jeżeli mamy chorobę przewlekłą, nie pójdziemy pracować. Opiekujemy się samotnie dzieckiem, nie pójdziemy pracować. Ale jeżeli te wyłączenia nam się nie kwalifikują, zostanie wydana taka decyzja, może się okazać, że będziemy proszeni o wykonywanie tej pracy. Ta praca jest wykonywana odpłatnie, na określony czas, ta decyzja jest wydawana. Myślę, że na razie to ten przepis został wprowadzony, nie chcę powiedzieć, że asekuracyjnie, ale na zapas. I myślę, że w zależności od wydolności naszej grup dyspozycyjnych będzie on uruchamiany bądź nie. Zniesienie zakazu handlu wybranych kategorii. Co to oznacza? To oznacza, że zaczynało nam brakować tych produktów, które są nam niezbędne do funkcjonowania w zakresie chemicznym, higienicznym, sanitarnym. Zatem niektóre sklepy w centrach handlowych będą mogły funkcjonować, czy poczty, czy chemia, czy niektóre wybrane zakłady usługowe. Powstały uproszczone mechanizmy zwolnień przy kwarantannie. Słyszeliśmy o problemach osób, które zostały skierowane na kwarantannę. Przypomnijmy, że kwarantanna to jest taki stan, w którym jesteśmy kierowani, powinniśmy być kierowani decyzją inspektora sanitarnego. I ta decyzja powinna być nam wydana i na podstawie tej decyzji, ta decyzja do wczoraj była podstawą wypłacenia nam tego świadczenia z ZUS-u. Natomiast szereg Polaków było kierowanych na kwarantannę bez tej decyzji ze względu na to, że przekraczali granicę i byli zobligowani do 14-dniowej kwarantanny ze względu na przekroczenie tejże granicy. Teraz bez względu na to, czy mamy decyzję, czy nie mamy decyzji, to o to świadczenie będzie nam łatwiej się ubiegać. Jeśli chodzi jeszcze o tą kwarantannę, pamiętajmy, że jest ona 14-dniowa i tylko inspektor sanitarny może ją skrócić. Na kwarantannę może nas również skierować lekarz. To też jest bardzo ważne. Lekarz, który nas przyjmuje do szpitala, może wydać również decyzję o kwarantannie. Co jeszcze w stanie epidemii? Wczoraj zapowiedziano podwyższenie sankcji za właśnie nieprzestrzeganie kwarantanny do 30 tysięcy złotych. No i usłyszeliśmy, nie jest to związane ze rozporządzeniem ministra zdrowia, bo to w tym rozporządzeniu, to raczej to się ukazało w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej. Natomiast nauka zawieszona do świąt wielkanocnych. Ja wiem, że wszyscy jesteśmy załamani, natomiast mój syn twierdzi, że premier jest bohaterem, ponieważ spowodował, że mają koronaferię. Oczywiście wszyscy tłumaczymy dzieciom, że to nie ferie, że to nawet nie koronaferie, tylko czas wzmożonej pracy pod nadzorem zdyscyplinowanych rodziców i wykorzystania łączy internetowych. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że stan epidemii, który został wprowadzony wczoraj, czy wcześniej stan zagrożenia epidemicznego, te stany i te reżimy prawne funkcjonują w oparciu o ustawę o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych. Ta ustawa w szeregu swoich przepisów daje mnóstwo narzędzi, które w rozporządzeniu nie muszą być wymieniane. Przede wszystkim ustanawia organ centralny, jakim jest Generalny Inspektorat Sanitarny, Inspekcja Sanitarna plus w ogóle jednostki terenowe Inspekcji Sanitarnej jako organ koordynujący, wydający decyzje, mogący zakazywać, nakazywać określone działania, wyłączać określone obiekty z użytkowania, wprowadzać czasowe wyłączenia czy nakazy, na przykład sekcji zwłok, czy zakazy wykonywania tychże. Także tutaj to, że ten organ akurat posiada tego typu uprawnienia, wydaje się właściwe, wydaje się zasadne. Ten pion ministra zdrowia powinien być w tego typu zagrożeniu pionem wiodącym. Zresztą myślę, że jak popatrzymy przez tych kolejnych kilkanaście dni na bardzo zaangażowanego i merytorycznego ministra zdrowia i popatrzymy na jego kondycję 12-15 dni temu, popatrzymy na teraz, to widzimy, że po prostu jest niesamowicie wyczerpany i to jest właśnie cena, jaką się płaci za wykonywanie zadań w sytuacji kryzysowej, bo sytuacja kryzysowa nas nie zwalnia z niczego, nie zwalnia nas również z odpoczynku i ze snu.
wybrane uprawnienia lekarzy przyjmujących do szpitala. Tak jak najbardziej to, co powiedziałem przed chwilą, lekarz ma prawo skierować nas na izolację, kwarantannę czy na badania. Ciekawy przepis, mam nadzieję, że nigdy nie wdrożony, ale również w tej ustawie jest możliwość, jest uprawnienie dla lekarzy do stosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci przytrzymywania, unieruchamiania czy przymusowego podania leków w stosunku do różnych osób, jeżeli będą tego wymagała sytuacja i będzie zagrożenie życia czy zdrowia. Tutaj o asystę może taki lekarz poprosić policjantów, straż graniczną czy żandarmerię wojskową. Czyli mamy, słuchajcie, reżim ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych. Dodatkowo, pewnie to, co zauważyliście, na ulicach pojawili nam się żołnierze. I nie dlatego, że czujemy tutaj zagrożenie bezpieczeństwa, niepodległości, granic itd., ale do wsparcia działań Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Sanitarnej i właśnie tych służb, które są przede wszystkim dedykowane do tego typu zagrożeń. Dlaczego wojsko na ulicach? No, żeby wspierać. Na jakiej podstawie? Szereg podstaw prawnych funkcjonuje, między innymi zostały wydane też decyzje ministra obrony narodowej do współpracy ze Strażą Graniczną, do współpracy z policją. Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych daje uprawnienia żołnierzom do wykonywania zadań. Ustawa o policji, ustawa o powszechnym obowiązku obrony, szereg podstaw prawnych, szereg możliwości ich wykorzystania. Ze względu na to, że temat jest ważny, budzi szereg wątpliwości, dużo znaków zapytania. Pamiętajmy, że żołnierze już w tej chwili mają uprawnienia policjantów. Mogą nas kontrolować na kwarantannie, mogą nas kontrolować na granicach. Zrobię dodatkowy program o uprawnieniach żołnierzy, pokażę za chwilę w sieci i porozmawiamy sobie o konkretach też, na jakiej podstawie, jakie uprawnienia, jakie prawa, co musimy, co możemy. Jestem to winien tej służbie. Piękne lata młodości przeżyłem w wojsku. Zatem i szanuję żołnierzy, niesamowicie wykonują kawał dobrej roboty i wiele rzeczy. Ponad prawie 4000 żołnierzy w tej chwili funkcjonuje w walce z koronawirusem. Myślę, że te liczby będą szybko nam się zwiększać. Więc to jest kolejny element, który zauważyliśmy w walce z koronawirusem. Jeżeli sobie spróbujemy to wszystko podsumować, to widzimy, że mamy wiele podstaw prawnych tej walki, wiele reżimów. Jeden podstawowy. Funkcjonujemy w stanie epidemii. Stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego na podstawie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych. Czy to jest dobra podstawa prawna, czy to jest dobry reżim prawny, czy adekwatny do tej natury? Moim zdaniem tak. Jest wysoka decyzyjność, mamy możliwość na podstawie tej ustawy wskazać organ, który koordynuje, czyli minister zdrowia i inspekcja sanitarna. Mamy możliwość ograniczania życia społecznego, możemy tutaj ograniczyć zgromadzenia, możemy ograniczyć sklepy, możemy ograniczyć komunikację, możemy ograniczyć wszelkiego rodzaju usługi, nawet prawo zamówień publicznych, nawet tematy wolności działalności gospodarczej. Wszystko możemy zrobić na podstawie właśnie tejże ustawy o zwalczaniu i zapobieganiu chorób zakaźnych. I w mojej ocenie ten reżim i ta podstawa prawna i te narzędzia są adekwatne do specyfiki i natury tego zagrożenia. Oczywiście jest też tak, że pojawiają się głosy co do tego, że powinniśmy funkcjonować w reżimie stanu nadzwyczajnego. Pamiętajmy, stan epidemii nie jest stanem nadzwyczajnym. Stany nadzwyczajne w Polsce mamy 3. Stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan wojenny. Stan wojenny od razu odpada. W mojej ocenie klęski żywiołowej średnio też tutaj pasuje. Wyjątkowy mógłby być, ale pytanie, czy on jest adekwatny, żeby go wprowadzać, czy on nam tutaj zmieni. Myślę, że też zrobię za chwilę jakiś tam materiał na ten temat. Rozbierzemy na atomy te dwa stany nadzwyczajne i zastanowimy się nad tym, czy one tutaj nam są potrzebne, czy nie. Możemy dyskutować. Nie, ja nie podejmuję dyskusji politycznych, natomiast jeśli chodzi o merytorykę, wydaje mi się, że na tą chwilę te rozwiązania z ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych są wystarczające. Jaka będzie przyszłość, co będzie za tydzień, co będzie za dwa, tego nie wiem. Natomiast wydaje się, że będziemy musieli wprowadzać określone mechanizmy, które będą nas nieco dyscyplinowały z dnia na dzień. Obiecałem Wam, że powiem jeszcze o takich zagrożeniach okołowirusowych, które gdzieś tam czyhają na nas. Tak, takie mam i takie czuję. Po pierwsze, myślę, że będziemy mieli problem z utrzymaniem dyscypliny wykonawczej w społeczeństwie wraz z rozwijającym się koronawirusem w czasie, jeżeli nie będziemy tego próbowali dyscyplinować określonymi reżimami. I to tak się trochę dzieje. Najpierw stan zagrożenia epidemicznego, teraz epidemia, za chwilę pewnie jakaś specustawa, być może za jakiś czas jakiś stan nadzwyczajny, nie wiem. Ja tego nie czuję, nie widzę, ale może się tak zdarzyć. Po co? Nawet po to, żeby Polacy poczuli, że trzeba się bardziej zdyscyplinować.
Jeżeli nawet dzisiaj popatrzymy na place zabaw, siłownie otwarte, sklepy, budowy, osoby starsze w sklepach, osoby młodsze gdzieś tam zbierające się, jeżdżące na rowerach, deskorolkach i tak dalej, czujemy, że jeżeli będzie coraz cieplej, będziemy mieli coraz większy z tym problem. A on wynika z tych trzech pułapek, o których powiedzieliśmy sobie na początku. Przeciwnika nie widać, czujemy się mocni, bo jesteśmy młodzi i szereg innych tematów. Drugi problem. Utrzymanie grup dyspozycyjnych w gotowości przez dłuższy okres czasu. Policjanci, żołnierze, pielęgniarki, lekarze, personel administracyjny, grupy dyspozycyjne. Pracownicy ochrony. Ogromny problem, słuchajcie. Mamy kilkadziesiąt tysięcy pracowników ochrony, którzy mają sami problem z funkcjonowaniem ze względu na swoje zapewnieniem ciągłości działania w przedsiębiorstwach w sektorze ochrony. Przecież i tak funkcjonowaliśmy w deficycie pracowników ochrony. Teraz jest jeszcze gorzej. Ci pracownicy ochrony to jest rzesza, to jest armia ludzi, którzy gwarantują nam bezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej. Ja wiem, że część społeczeństwa się śmieje z grup inwalidzkich i tak dalej, ale nie. Dzięki ochronie osób i mienia funkcjonujemy i jest bezpiecznie. Jeżeli położymy ten sektor, tą branżę, to padnie nam bezpieczeństwo. Przestępstwa pospolite, terroryzmy i inne rzeczy. Nie możemy sobie na to pozwolić. Także grupy dyspozycyjne. Oprócz grup dyspozycyjnych, para grupy dyspozycyjne. Profesor Maciejewski by się załamał tym stwierdzeniem, ale to są wszyscy ci, którzy na dzisiaj pracują w aptekach, sklepach, na pocztach, jeżdżą jako kurierzy, jeżdżą w tramwajach, autobusach. Nie sposób wymienić nawet wszystkich osób. To ja sobie tu komfortowo przed telefonem siedzę, nagrywam, mam bezpiecznie. Natomiast wielu ludzi po prostu musi wychodzić do swojej pracy. Jak dzisiaj tam widziałem, panią Krystynę w warzywniaku pracuje, bo warszawiacy muszą mieć świeże warzywa. Mogliby jeść zamrożone, nic by się tam w Warszawie i gdzie indziej również pewnie nie stało. Pojawianie się okołowirusowych zagrożeń. To kolejny element związany z tym, zobaczcie, ile osób przebywa na kwarantannie. Dzisiaj patrzyłem, przekroczyliśmy liczbę 110 tysięcy Polaków na kwarantannie. To jest, słuchajcie, wielkość Rzeszowa, Chorzowa. To mamy tylu Polaków, którzy siedzą sami w domach albo z kimś, z którymi często nie chcą siedzieć. Oczywiście tutaj żart, ale żenujący. Ale chodzi mi bardziej o to, że musimy zadbać o tych ludzi, którzy są samotni. Dlaczego? Dlatego, że samotność, bieda, depresja, no i co za tym idzie? Samobójstwa. Samobójstwa już są plagą w Polsce. 8, 9, 10 osób popełnia samobójstwo w Polsce każdego dnia. W porównaniu ze statystykami koronawirusowymi to nie ma o czym gadać. Samobójstwa są większą plagą, ale ta liczba nam się będą zwiększać i będą zwiększać się gwałtownie. Już słyszeliśmy o samobójstwie lekarza, o samobójstwie osoby, która się dowiedziała, że jest zakażona w szpitalu. Dlatego też jak najbardziej zwróćmy uwagę na infolinię, na pomoc psychologiczną, na kontakt, zaangażujmy młodych ludzi w pomoc. Poleganie na życiu w sieci, kolejny element, bardzo, bardzo ważny. Zobaczcie, co się stało. Przenieśliśmy się do internetu. Przenieśliśmy się do internetu ze życiem zawodowym, społecznym, edukacyjnym, ze zdrowotnym nawet. Wizyty u lekarza jesteśmy w stanie zabezpieczyć sobie przez internet. Kolejne zagrożenie to na przykład brak krwi w bankach krwi. Kolejny element, który trzeba rozwiązywać. Tych tematów, tych takich zagrożeń, które gdzieś tam czyhają na nas, myślę, że każdy z nas czuje i każdy z nas wie. Wróćmy do naszego pytania na sam koniec, które zadaliśmy sobie na samym początku. Czy jesteśmy stanem epidemii w stanie wygrać z koronawirusem? O, moja odpowiedź brzmi nie. To jest moja oczywiście odpowiedź. Uważam, że rozwiązania są adekwatne, pasują, natomiast uważam, że stanem prawnym nie wygramy z tą plagą. Wygramy tylko i wyłącznie samodyscypliną, zaangażowaniem, solidarnością, inicjatywami społecznymi i taką samoświadomością każdego z nas i samodyscypliną. Jeżeli tego nie zrobimy, żaden stan epidemii, żaden stan wyjątkowy, stan wojenny, stan wojny nic nam nie pomoże. Musimy po prostu zaangażować się wszyscy w to i zdroworozsądkowo podejść do sprawy, ponieważ trzeba pracować, to jest oczywiste. Niektóre branże muszą wykonywać zadania. Ci, co nie muszą, niech odpoczywają. Niech to będzie taka właśnie społeczna, narodowa kwarantanna. Słuchajcie, reasumując, zdaję sobie sprawę z tego, że było dużo wiedzy, było dużo tych aktów prawnych. Mam nadzieję, że ja jestem skrzywiony prawniczo. Jest to mój konik. Oprócz bezpieczeństwa lubię te akty prawne czytać do poduszki. Jeżeli nie nadążacie, jeżeli nie nadążyliście, potrzebujecie tej wiedzy bardziej skondensowanej, mam prezentację, mam te akty prawne, wyślę do Was, napiszcie do nas na maila, pod spodem macie kontakt @safetyproject.pl.
napiszcie do nas na maila, wyślemy Wam prezentację, wyślemy Wam te akty prawne. Chciałbym, żebyśmy rozwijali ten nasz kanał, także subskrybujcie nasz kanał, rozwijamy się dopiero, udostępniajcie, będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie. To, co jest najważniejsze, to chciałbym, żebyście wpisali jakiś komentarz, wpisali, co o tym myślicie, co myślicie o stanie epidemii, co myślicie o rozwiązaniach, co uważacie, że warto byłoby zrobić, jakie inicjatywy społeczne powinny zafunkcjonować, by było bezpiecznie. Chciałbym, żebyście utożsamiali się z tym kanałem, żebyśmy zrobili takie forum bezpieczeństwa w ramach właśnie Project Safety. Niesamowicie miło było Was spotkać. Do usłyszenia. Myślę, że za 2-3 dni pokażę Wam nowy materiał. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia i żebyśmy wytrzymali w tym ciężkim stanie i żeby za chwilę z wiosną przyszła taka nasza prawdziwa społeczna wiosna. Dziękuję Wam bardzo.